Troszkę bliżej. Dobra. Tak, i teraz tak, tak. Tak. I lecimy naprawdę teraz już na prędkości. No ale to na prędkości, a tata i tak odpalił TikToka, czyli to się wyklucza. Majka, dobra, poczekaj, poczekaj, to zakręcę, to zakręcę. Majka będzie trzymała pudełkę. Dobra. A teraz napięcie, dobra, tato odkręci. Ale nie mogę ci dać, bo jak mnie zdusisz, Majka przed chwilą skończyła zajęcia z ciocią Martą z komunikacji alternatywnej i teraz szybką kolacyjkę musimy czasnąć. Proszę, Majka, no, napij się kefir, przepyszny kefirek. Czekajcie, kurczę, nie daję rady z tą zakręcą. Już, Majeczka, poczekaj. No. Okej. Okay. Nie może być za dużo. Mi nie wolno takich rzeczy, bo na pewno ma cukier. Chociaż, kurczę, powinienem jednak spróbować tak trochę. Fenomenalny. Hejka, hejka. Majka, jak kefirek? Hej, hej, hej. No, więc teraz szybko Majce ten kolacyjkę, taką właśnie... Hej, hej, hej. No, więc teraz szybko Majce ten kolacyjkę, taką właśnie... Hej, hej, hej. No, więc teraz szybko Majce ten kolacyjkę, taką właściwie drugą kolację, do tego zrobimy jeszcze lekarstwa. Pan Kod jakieś awantury robi? Kurczę, coś mi się znowu pojawia teraz takie nowe, że ktoś tam chce coś tam do mnie dołączyć na wspólne hostowanie, czym cokolwiek to jest. My jesteśmy normalni, nie będzie żadnych udziwnień, żadnych wspólnych hostowań. Kurczę, kupiłem dziecku kefir, będąc na keto. Kefir truskawkowy, który na pewno ma cukier. Będę teraz podpijał, bo nie dam rady nie podpijać. O, Majka, spoko, spoko. Hejka, dobry wieczór wszystkim, witamy, witamy. My tylko wpadliśmy na chwilkę, szybkie procedury. Dzisiaj mieliśmy taki dzień, że nie mogliśmy się odpalić. Po prostu mieliśmy nasze ważne sprawy do pozałatwiania. No i się udało pozałatwiać nasze ważne sprawy. Ale ten, cześć Ania, dzień dobry. Bo pewnie poranek właśnie. Dobry, kurczę, muszę sobie kupić okulary progresy. Stąd normalnie jak tutaj Majce podaję, to nie widzę komentarzy teraz w tych okularach. Starość jest nie taka straszna, ale jednak te okulary posępiłem na takie z progresją i teraz trochę żałuję. Południe, 12. W Chicago jest teraz 12, wiecie? Wiem, bo Ania jest w Chicago. Dobra, kotek zrobił awanturę, a nie było o co. Cześć Jadziu, dobry wieczór. Łyżką będzie wygodniej, pani. Wiesz co, ale Majka nie lubi łyżką. Majka lubi z gwinta. Majka właśnie uwielbia ten vibe butelki. I ten, jak ma i ząb. Wiecie co? Dzisiaj nie chcę o tym gadać. Jest ogólnie tragedia. Troszkę. Znaczy tragedia. Nie. Dzisiaj nie. Będę to musiał jakoś ogarnąć, ale dzisiaj nie dałem rady specjalnie na to, bo to jest jakby przede wszystkim afera z mamą Majki. I długo by opowiadać, i nic fajnego do opowiadania. Muszę gdzieś podjąć jakąś męską decyzję na dniach, a właściwie już ją podjąłem. Jest Litka? Nasza Litka z Poznania? Tutaj? Jak Litka nas ogląda? Jak jest, nawet i powie, że jest, to i tak nie zobaczę, bo w tych okularach nie widzę. No, muszę ogarnąć dentystę, znaczy muszę ogarnąć lekarza,
z tego, w pełnym znieczuleniu w Poznaniu. Tam zasiano i koniec. Ile ktoś z was ma doświadczenie, ile może kosztować taki zabieg, ileś tam zębów u dziecka prywatnie w pełnym znieczuleniu, takiego dziecka jak Majka? Ma ktoś z was jakieś doświadczenie, że prywatnie? Pewnie są ceny zbliżone, chociaż kurde, mogą być też całkowicie niezbliżone, ale... Że na przykład gdzieś tam, nie wiem, ileś, a tam gdzieś indziej to ten... Wolę oglądać, jak Majka jest w domu, przynajmniej jest bezpieczna. Czy jest dla dzieci niepełnosprawnych znieczulenie? Jest, tylko jest Elżbieta, ale to Majka ma termin po pierwsze na koniec listopada, czyli za miesiąc ponad, a po drugie tam jest jakaś straszna jazda z mamą Majki i nie chcę gdzieś tam wnikać tutaj w szczegóły. 2001 ząb w narkozie krótkiej. 2001 ząb. A jak jest 6 zębów? To jest 12 tysięcy? To chyba nie. To chyba się tak... Chyba kolejne zęby już są tanie, nie? 2700 dodaliśmy we wrześniu. Ok. A ile ząbków było za te 2700? Słabo widzę moje keto z taką dietą. Pięć zębów. Okej, no to jest tak, że za godzinę dwa, trzy zrobi. A to jest na godzinę? Okej. Czyli za 3000 de facto mogę załatwić Majce dentystę teraz, jak mam taką kwotę do dyspozycji. Notabene, nomen omen, dzisiaj mam wózek już ostatecznie potwierdzać ten za 30 tysięcy. Moja droga córeczko. Masz. Tato, będę miała własny biznes niedługo. To sobie sama zapłacę. No właśnie, przecież niedługo własny biznes Majki będzie. Jeszcze przed gwiazdką. To tylko jedno zero więcej, czy 3000, czy 30. No. Czy jest jakaś zbiórka na Majkę? Nie ma, Haniu. Może będzie. Znaczy pewnie coś tam zrobimy zbiórkę, ale nie ma żadnej zbiórki na razie. Nie ogarnąłem takich rzeczy. Na razie chcę jeszcze tam policzyć, ile ten wózek będzie kosztować, bo tam, wiecie, na tą kwotę 30 tysięcy się składa 26 i 4 tysiące za taką poduszkę. Poduszka pod tyłek będzie za 4 tysiące złotych. Ona się jakoś nazywa, podobno jest z Nowej Zelandii. No i te poduszki są jakieś takie, że można na tych poduszkach siedzieć cały dzień i nie ma odparzeń. To się flexo jakoś nazywa, czy coś takiego, nie? No i ten. No i 4000 taka poduszka. To nie jest pneumatyczna, ona się nazywa chyba flexo, czy jakoś tak, może mnie poprawicie. Jest jakaś taka, że ona... Że w tej poduszce Majka nie będzie potrzebowała tych pasów, będzie miała tylko pas biodrowy, bo ta poduszka jest tak profilowana, że po prostu będzie miała tak wyprofilowane nóżki, że nie będzie musiała mieć tych pasów biodrowych. No nie ma tutaj otarć w pachwinach, ale czasem coś tam się bo wiecie, bo ją przytrzymują takie spodenki, nie? A w tym nowym wózku tego nie będzie. W tym nowym wózku będzie to wygodniejsze i ten... Niemiecki, zwykły wózek. Takie jak dla dzieci. Na cierpiętnico TikToka. No takie sprzęty dla dzieci tyle kosztują. Niestety. Albo stety. No to są wszystko. No ta maszyna, która tutaj stoi, jakby w salonie, kosztowała 170 tysięcy. Do teraz ją spłacam. Ta maszyna, na której Majka może doświadczać cudu chodzenia. Duży czynsz za dom? Nie, w ogóle nie ma czynszu. To jest dom bezczynszowy. Dobra. Majka, a może pomidorka zrobię, co? Tylko jak zrobię pomidorka, to sam będę musiał go jeść. A zobacz serek.
Czy nie? W Poznaniu jest producent wózków. Tak, ja wiem, że jest producent wózków. Zobacz Serek, proszę Serek spróbować. No daj mu szansę, ma już, no. Zjedz coś. Naczelna cierpiętnica TikToka. Ten wózek został wybrany w taki sposób, że stwierdziłem, że bez sensu, żebym ja to się ten producent wiem jakby, ale jest coś takiego. Ja stwierdziłem, że co ja tam będę majce wózek wybierał i poprosiłem panią rehabilitantkę w szkole, żeby doradziła mi jakiś wózek. Bo stwierdziłem, że wiecie, w szkole u Majki jest rehabilitantka, tam jest ileś osób rehabilitantów, oni się wszyscy znają, to jest mała szkoła i oni od 20 lat testują wszystkie wózki, bo te dzieci przyjeżdżają na wszystkich możliwych wózkach i oni nie, że tam obejrzeli ten wózek, tylko oni z tymi wózkami po prostu godzinami codziennie schody, wszystko tam zasuwają, tak? No więc kto się lepiej zna na wózkach, jak nie oni? Więc i powiedziałem sobie ten, no przecież co ja będę wymyślał? Pani Magda mi doradzi. No i pani Magda mi powiedziała ten. No i okej, no to jak pani Magda powiedziała ten, no to będzie ten. No ale kosztuje 30 tysięcy. Znaczy w tych 30 tysiącach to jest harama. Na przykład dodatkowa za 7 tysięcy, która będzie powodowała, że Majka jakby będzie przychodziła ze szkoły, to kółka będą szły na bok, a Majka będzie na takiej podstawie i będzie miała wyregulowaną wysokość i będzie mogła tutaj dla swoich braci. I no dlatego też jest 130 tysięcy bez tarama między innymi, nie? Nie, to nie jest Ottobock, to jest taka trochę inna firma, już nie pamiętam. Tak, kefirek? Nie, dobra, tylko chrupki, Majka? Ja tej Majka, tylko chrupki byś jadła. Hejka, hejka, cześć Ewka. Jest Litka? Litka mi się przyszła mi na myśl. Litka tutaj, nasza Litka. Litka, jak jesteś, to napisz, że jesteś, ale chyba cię nie ma. Dzień dobry. Bo pomyślałem właśnie sobie o Litce dzisiaj. Że akurat pomyślałem sobie, Paju, nie obawiaj się poprosić o pomoc. I pomyślałem, poproszę Litkę o pomoc, żeby mi pomogła tego dentystę ogarnąć. Ona tam wygląda na taką, co się mega zna na tych wszystkich lekarzach. Nie chcesz, Majka? Dobra. Pas. Dzień dobry. Wstałam dopiero. Kurczę, taka to pożyje. Dobra, Majka. Majka, może paróweczka, co? Dawaj, tak. A potem tata podjada. Majka ma tak zaczerwienione wokół buzi. Dzień dobry, dzień dobry. Brave and gentle father, God bless you. Thank you very much, user. Witam serdecznie, pozdrawiam z UK. Pozdrawiamy z Polski. Basiu, moja mama ma na imię Basia. Musimy Majka posmarować, dobry wieczór. Nie, powiem, jest super, ale popraw sobie włosy. Nie, Danuta, wiesz co, nie da rady z tymi włosami, nie da rady, już próbowałem, naprawdę miałem taki plan, żeby je poprawić sobie do live'a, ale jest tak, że
jest tak, że dzisiaj miałem taki dziwny dzień. Majka dzisiaj spała u mamy. I wyobraźcie, jak wiecie, wczoraj sobie kończyłem tutaj robić ten moją zupę. I dzisiaj obudziłem się o 1:00 w nocy. I już nie mogłem spać. Wstałem o 1:20. I od 1:20 właściwie jestem cały czas na nogach. Ale jest tak, że około godziny 8:00 po prostu było mi tak zimno, że wskoczyłem sobie na pół godzinki do wanny gorącej. No i od tej kąpieli, ale włosów nie myłem jeszcze, bo wczoraj po prostu myłem włosy i dzisiaj nie chciałem myć włosów, ale miałem trochę wilgotne, więc jeszcze mam trochę pianki, znaczy tej takiej do układania włosów od wczoraj, trochę tej wody z tej wanny, notabene słonej wody, bo sobie dosypałem soli z Epson. No i nie opanujesz tego, ale stwierdziłem, że mam dwa wyjścia, nie opanuję tego i mogę zrobić live'a z takimi włosami, albo mogę nie robić live'a, bo nie opanuję włosów. I podjąłem męską decyzję, dobra, robię z takimi włosami. Majka, dobra, szybko to lekarstwo, idziemy spać. Mi się marzyła dzisiaj dzidzia o 19, chociaż to było nierealne. Bo dzisiaj powiedz, kto był, ciocia Marta była dzisiaj u ciebie i miałaś zajęcia z komunikacji alternatywnej. I jajka ciocia nam pożyczyła. Będziemy się jajkami bawić? Tak? Potem wam pokażemy. Pokażemy na live, jak się bawimy jajkami, tak? Mamy nową zabawkę pożyczoną od cioci. Ale teraz jemy kolacyjkę. Myk, myk, myk. Dobra, to ja robię leki. Na basenie swoim muszę wejść do mojego basenu i liście pousuwać. I dzisiaj na niego patrzyłem, mówię, kurczę, muszę zacząć morsować. Bo pełno liści jest, a będzie jeszcze więcej, bo przecież mamy takie drzewo, które zgubi wszystkie liście. No i większość z tych liści pewnie to zależy, jak będzie wiało, ale dużo wpadnie do basenu. Więc teoretycznie czeka mnie w najbliższych tygodniach regularne wchodzenie do basenu w celu usuwania liści. Co nawet jest fajnie, bo... Ale zauważyłem, że w posiadaniu basenu w ogrodzie, nawet takiego ogrodowego, nie chodzi o to, żeby się w nim kąpać, chodzi o to, żeby się patrzeć na wodę. Fakt posiadania tego basenu, tych 30 paru metrów sześciennych wody, daje mi taką radość. Oceniania pogody, deszczu i tak dalej, po tym jaka jest tafla wody, jak deszcz pada na tą wodę. Kosmos. No tapujcie. Ile mamy tam? 5? Czekajcie, to jest taka najmniejsza. 15 tysięcy, Majka. Dobra, udajemy, że nie tapujecie w ogóle, bo jak ma być 15 tysięcy, to lepiej, żeby w ogóle nie było, że niby nie działa tapowanie. 15 tysięcy, Majka. Zobacz. No weź dziecko, no nie, no proszę. Majka, jeden hapsik. Jeden hapsiuś. Tak ja sześciopaka nie zrobię. Dobra, tą metodą to lecimy, Majka, leki i idziemy spać. Prawda jest taka, że Majka jeszcze dosyć dużo jadła przed zajęciami, zjadła jajeczniczkę, a teraz jeszcze ja mam możliwość, z której skorzystam, podać coś do Pega, więc raczej będzie dobrze. Już jest 16 tysięcy, ojej, 18 tysięcy. A z drugiej strony, po co się przejmować tymi tapnięciami? Kurczę, Majka. Już 21 tysięcy. Czego Majeczka nie zje, to hap spają. No właśnie, a ja się, wiecie, a ja mam ambitne plany związane z tym, z moją tkanką tłuszczową w okolicy pasa. I kurczę, tutaj jakby bez jakiejś żelaznej dyscypliny, no nie ma szans na to, żeby... Poczekaj, Majka, dobra, am. Majka powiedziała w końcu am. Paju, a pamiętasz o odpowiednim nawodnieniu Majuni? Wydaje mi się, że teraz jest bardzo dobrze nawodniona. Tak jak patrzę, naprawdę Majka cały czas... No dostaję praktycznie co godzinę, co półtorej. Majszu, co mam ci dać? Co mam dać? Cerek? Tak? Nie. Jajka ci już nie ugotuję. To ci zaraz kefirek może. Kefirek? Tak?
Kefiry mi się trzymała? To co, ale teraz odkręcamy, co? Poczekaj. Kurczę, ta podłoga. No więc ja tak właściwie jestem na nogach od pierwszej godziny w nocy. Próbowałem się jeszcze rano kimnąć, jak coś tam sobie porobiłem. I tak może z pół godziny drzemałem i z godzinę byłem w łóżku jeszcze z panem kotem. Czy jesteś samotnym ojcem? Tak. Ale nie chcę o tym rozmawiać. Córeczko, jako twój samotny ojciec podam ci teraz kefiru. Proszę. Pij, dziecko. Zatopmy w kefirze smutek dnia codziennego. Dobra. No. Dobra. Ta. No, samotnym. Majusia, dobra. Nie wiem, co masz ten. Weź sobie ten, ja muszę te lekarstwa zrobić. Trudno. Same się nie zrobią. A to już taka godzina, że... Gdzie matka? Ja sam wychowuję Majkę. Dobra reklama kefiru. No ale kurczę, akurat z kefirem nie mam nic wspólnego, więc... Elżbieta, ja go nie chcę reklamować w związku z tym. O, dziękuję, lubię Jawora i Olę. O, genialny nick. Muszę go przeczytać, a kurczę, bardzo, bardzo mądrze zrobiony nick. Na przykład ktoś mógłby mieć nick polecam Coca-Colę i dawać mi gifty. O, dziękuję, polecam Coca-Colę. O, dziękuję, polecam Coca-Colę. Kurczę, dobre to jest. Muszę to wykorzystać. W drugą stronę. Lubię Jawora i Olę, dziękuję za kawę. Lubię Jawora i Olę, dziękuję za TikToka. Lubię Jawora i Olę, dziękuję za róże. Rzeczywiście działa. Zobacz, ciągle muszę mówić to, co chcesz, żebym powiedział. Przejęłaś kontrolę nade mną przy pomocy giftów. Albo łeś, bo może jesteś też chłopakiem. Genialny hack na TikToka. Można by na szkoleniu sprzedawać. Jak za nieduże pieniądze zdobyć reklamę na live'ach innych twórców. Tylko robisz sobie nika. To ja dzięki za te wszystkie gifciki. Lubię Jawora i Olę. Jeszcze raz gratuluję genialnego nika i super strategii promocyjnej Jawora i Oli. Czy córka korzysta z komunikacji alternatywnej? Patrycja, nie dalej jak przed chwilą właśnie, dlatego tak dosyć późno mamy kolację. Nie dalej jak przed chwilą wyszła ciocia Marta, która skończyła z Majką dodatkowe jeszcze, bo w szkole też jest. Zajęcia z komunikacji alternatywnej i nawet rozmawialiśmy o tym, żeby były dwa razy w tygodniu jeszcze. Czemu sam? Właśnie, dlaczego on jest sam? Dobre pytanie. Nie wiem, czy znajdziemy odpowiedź na to pytanie na dzisiejszym live'ie. Ja tylko napiszę dzień dobry, bo ostatnio mnie wyciszono, a nie wiem dlaczego, bo byłam grzeczna. Pani z Lombardu, może dostałaś odłamkiem. Czasami tak jest, że komuś się kliknie w tym ferworze walki. Nie wiem. Kocham Jawora i Olę. Proszę, to jest zaraźliwe. I ten. Dobra, mamy tableteczkę. I ostatnie mówię... O kurczę. Złą tabletkę wziąłem. Dobra, Majka. Albo dobra. Damy radę tą strzykawką jeszcze. 6, 7. To przypadek raczej. Mnie też. Super okulary.
Czy córka jeździ do Oref? Do Oref? Nie wiem, co to jest Oref. Więc pewnie nie jeździ. Z jakiej firmy okulary? Nie pamiętam. Kim jest dla ciebie Jawor? Wiesz co, no bardzo lubię Jawora, Ole lubię bardzo też. No jest dla mnie no kimś bardzo takim ważnym, bo bardzo go lubię. Powiedziałem to przecież 6 razy na tym live'ie już. Więc chyba bym nie kłamał. A, ośrodek wczesnej interwencji. A co to jest ośrodek wczesnej interwencji i w jakiej sprawie miałaby być ta interwencja? Oho. Majka chodzi do szkoły, bardzo dobrej szkoły, gdzie jakby dokładnie ten. Sprawdź cukier, proszę. Jadzia mówi, żebym sprawdził cukier. Poczekaj. Siup, 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 siup. 73. Dosyć nisko. Wybiłam palca na WF-ie. Okej. Nie wiem, czy to sukces, czy to tak miało być. Czy ten wybity palec na WF-ie... Poczekaj, jaka mucha. Jakaś zła mucha śmiała ten. Śmiała się. No dawaj, nóżki szybko. Dajemy tak. Czy chcesz jakieś am, wisialku, czy nie? Będziesz coś jadła, myszko, czy nie będziesz? O, słuchajcie, pokażę wam coś. Pokażę wam coś niesamowitego. Majka, pokażemy wam coś. Patrzcie, coś wam pokażemy. Majka, poczekaj, tak. Pokażę wam, kupiłem pieluszki dzisiaj dla Majki. No nisko, nisko. Kupiłem dzisiaj dla Majki, znaczy już jakiś czas temu kupiłem i dzisiaj przyszły pieluszki dla Majki. Wiecie jak to jest, jak odblokują ci... Nie wiem jak to się nazywa, to takie zlecenie, ale wiecie, no, że znowu mogę kupić jakąś tam partię pieluszek, bo Majka ma takie jakieś zlecenie z NFZ-u i te pieluszki są jakoś tam taniej. No i żeby te pieniądze mi nie umknęły, no to ja kupuję raz, a dobrze, od razu tam na tej stronie, ale w ogóle jest też tak, że zrobię wielki test pieluszek, już postanowiłem, że poświęcę się dla społeczności i tam jak jest ten post, gdzie się pytałem, jakie pieluszki dla dziecka, które potrzebuje pieluszki większe niż te największe, które możesz dostać w Biedronce. Czyli każdy rodzic przez to przychodzi, przez ten taki moment, że w pewnym momencie się już nie odepchniesz w Biedronce. To jakie pieluszki wybrać, nie? No i zrobimy ten. I tam mi polecałyście różne pieluszki, Majusiu. No i stwierdziłem, że okej, kupię te, które mi polecałyście. I przeanalizuję je. Czy chcesz jeść, kochanie? To szybko leki i zęby. Dobra, to teraz leki. Cześć, pozdrawiam. Miłego wieczoru. Dzięki. Witam serdecznie. Dobry wieczór, Litka. Litka. Petycja jest ode mnie do ciebie. Czy nie chciałabyś mi, Litka, pomóc? Ale nie odpowiadaj, ja ci na tryf ci napiszę, dobra? Bo chodzi o to, żeby mi pomóc. Czy nie chciałoby ci się wykonać w moim imieniu 2-3 telefonów i gdzieś tam poustalać pewne rzeczy, jeżeli chodzi o lekarza Majki, bo ja już tego nie ogarniam. Ale to najwyżej ten, jakbyś znalazła trochę przestrzeni i mi pomogła załatwić dentystę. To trzeba obdzwonić 2 miejsca, się dowiedzieć co i jak. Albo 3 miejsca. Dobra. A ja już po prostu nie ogarniam tych tematów. Co tam jest, kochanie? Dajesz? Podłoga jest taka, że się nadaje do mycia. No ale nie mam czasu jej umyć. Może jutro. Wczoraj chciałam ci zaproponować. Ale właśnie ta Litka jest coś takiego, że mi od wczoraj właśnie się pojawiłaś w głowie. I mam taką myśl, może Litka by ci pomogła i po prostu jakoś tak, że ciągle mi to dudni w głowie, Litka macie, że to jest w ogóle pomysł dnia, tygodnia, że Litka, przecież Litka mówiła, że jakby coś to ten i przecież ona to super załatwi,
dziadku, lecimy. I tak właśnie pojawiłaś mi się od wczoraj w głowie i tak za mną to chodzi. Czy od dzisiaj rana? Bo miałem dzisiaj na liście zadań zrobić to, żeby ogarnąć Majce tego tam ten, ale tam się jeszcze, czyli tego stomatologa, nie? W znieczuleniu. I normalnie za kasę. Bo za, na NFZ coś się nie da. Zaraz ci dam, poczekaj, zaraz ci dam. Majka. Tylko jest tak, że ten. Najpierw ci już te leki podam, co? Tylko coś mi tutaj nie chce się. Już. Czekaj. Tak. Ciekawe, kiedy ta pani doktor przyjdzie do tego twojego pania. Tak. Mogę ci chrupi siadać, tak? W międzyczasie, ale poczekaj najpierw troszkę ten. Żeby nie było. Żeby na 100% było ten. Nie na pusty żołądek. Chociaż to nie jest pusty żołądek, ale. Dobra, tu się nie mogę spieszyć. Wczoraj chciałam ci zaproponować. Aha, z orzeczkiem. Masz sedację na NFZ z orzeczeniem. Aha, z orzeczeniem. Tak, ja wiem, że z orzeczeniem mam sedację na NFZ, tylko jest taki problem, że mam na 28 listopada. I to jest pół problemu, bo drugim pół problemu to jest, ale nie chcę o tym gadać, bo to jest to, że po prostu ktoś to załatwia i nie chcę tutaj robić komplikacji jeszcze większych. Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy. To nie wiem, o co chodzi. Dobra, jakby co to, tej strzykawki nie można wpuszczać zbyt szybko, nie? Bo to jest tak, że jak zbyt szybko, to może się Majce zacząć odbijać, bo to prosto do brzuszka idzie, więc ja celowo robię to powoli. Piszę i płaczę. A co się stało? Piszę i płaczę. A co się stało? Mają nieszczęśliwe ząbki. Właśnie z tymi ząbkami to kurczę, nie wiem czy bolą, czy nie bolą. Nagle jest tak, że muszę załatwić dentystę po prostu. Mówię, nie chcę w to wchodzić, bo tam jest dużo takich aspektów jeszcze takich, że na pewno nie temat, nie czas na teraz. Żeby o tym gadać przy Majce, nie? Dobra. Leciliśmy. Teraz lekarstewka. Czekaj, Majka, tak. Oho. Wszystko okej? No więc jak Majka pójdzie spać, to ja chyba też pójdę spać. Aczkolwiek powinienem jeszcze dzisiaj obejrzeć maila i ostatecznie klepnąć ten wózeczek dla Majeczki, żeby jak najszybciej był, bo będzie dużo wygodniejsze, a na ten wózek się czeka 12 tygodni. Bo to nawet nie jest tak, że mimo, że kosztuje tyle pieniędzy, to oni tego na półce nie mają i to prosto z Niemiec będzie jechać. I nie wiem, czy to nawet nie jest tak, że one są produkowane konkretnie pod taką Majkę na przykład, nie? Że mamy taką i taką ramę, takie i takie obicie i no Niemcy, wiecie, no u Niemca no będzie drogo, nie? Porszaki mają, no i mają też wózki takie dla dzieci za kilkadziesiąt tysięcy właśnie. Jak widzicie, Majkę chyba nie boli to jakoś bardzo. I zapytałem się Majki, czy chce, żebym zrobił live'a, bo teraz mamy komunikację alternatywną, mamy specjalną ikonkę i Majka mogła wybrać, że TikTok, albo że koniec TikToka, że nie będzie TikToka i wybrała, że chce, żebyśmy się odpalili. Cześć Joker. A, tam sobie odpowiadacie na pytania sami, tak? Dobra, no. No, jest tak, że Majka je ogólnie, ale ma problem z piciem i z podawaniem lekarstw. No ale też nawet jest tak, że od 3 tygodni czy od miesiąca to Ewa będzie wiedzieć bardziej, czy Jadzia. Podajemy też jedzenie jednak, bo Majka
nie tyje, nie, jakby nie rośnie w ogóle. A powinna rosnąć, bo ma 13 lat. No i uznałem, że Majka musi po prostu więcej jeść, znaczy ja uznałem. Moderatorki Ewa i Jadzia uznały, ale ja też uznałem, tak tylko jakoś nie na takim najwyższym poziomie świadomości, więc musiałem dostać takiego motywacyjnego kuksańca. No i dostałem, no i teraz Majka dostaje już regularnie co najmniej te 500 kalorii dziennie. Więcej, co jak na dziecko takie, które ma zapotrzebowanie, bo sprawdzałem na czacie GPT, z 1000 kalorii. No to 500 kalorii to jest, kurczę, to najprawdopodobniej, no to jest dużo. No i rzeczywiście Majka przybiera na wadze, nie? Więc teraz PEG służy też do jedzenia, ale największa luta w PEG-u jest wtedy, kiedy PEG, tak jak było latem, na przykład kiedy Majka dostała COVID, że dzięki PEG-owi nie wylądowaliśmy w szpitalu. Bo na przykład nie ma czegoś takiego, że dziecko jest chore, żyga czy coś i jest w ogóle takie lejące i że ona ci nie będzie pić albo nie weźmie ci lekarstw na epilepsję, których jak nie weźmie, to w ogóle koniec, nie? Więc jak masz PEGA, to nawet jak masz takie dziecko z gorączką, lejące się, które po prostu no, nie ma na nic siły, to masz spokój. A jak nie masz PEGA, to masz szpital, więc... Biorąc pod uwagę te wszystkie plusy dodatnie i plusy ujemne, PEG. PEG, aczkolwiek no nie jest to jest taka decyzja, że to takie łatwe, nie? No jednak dziecko ma dziurę w brzuchu. Nenio, proszę. Okej. Okay. Czy chcesz jeść, czy myjemy zęby, idziemy spać? Ja jestem za tym planem B. Am? Dzisiu. Szybko spać. Bo dzicia musi rano wstać, ale dzicia może już zapomniała, że musi jutro rano wstać, bo tyle się dzieje, że ten... A jaki wózek będziecie mieli? Wiesz co, jest tak... nie pamiętam, jak ten wózek się nazywa. Jakaś taka nowa nazwa, ale wszyscy, jak go mówię osobom, które się na tym znają, mówią, o, i znają tą firmę, tylko ja nie znałem tej firmy w tym środowisku, więc to jakaś dobra firma jest, tylko po prostu ja jej nie znałem, byłem ignorantem. Czy małą do kąpieli, Paju, matę do kąpieli wziąłeś od ex? Tak, wziąłem leżaczek i nawet miałem zamiar, tylko wczoraj go nie miałem, bo dopiero wczoraj mi mama Majki przywiozła ten leżaczek, więc wczoraj Majki nie wykąpałem, dzisiaj Majki nie wykąpałem, bo nie miałem czasu, a teraz jeszcze były te zajęcia, no więc dopiero jutro będę Majkę kąpał, trudno. Jutro jest ten, a mieliśmy dzisiaj mieć kąpiel, tylko mieliśmy pilniejsze sprawy niż kąpiel i musieliśmy je załatwić. Patrz, zjedz trochę, Majk, proszę Ciebie. Proszę, mycho. Dobra, to nie. Okej, okay, to ząbki. Kurczę. A już nawet wywaliłem sreberko od tego serka. Chociaż... A nie wywaliłem. Bo szkoda wyrzucać tego serka, a nie powinienem jak go zjadać całego. Czy Majka chyba by chciała chrupka? Mówicie? Dobra, możemy dać chrupkę jeszcze. U Majki coraz bardziej ten, rączka rychle, a sama dasz radę? No, spróbuj. No, jak gdybyś Majka sama dawała radę rączką robić, to by było coś, co? A jest coraz lepiej. Jak się tata wziął za twoją farmakologię. Mhm. Dobra, no wiosły, bo Majka się tak przyjęła teraz trzymania tego chrupka, że zapomniała gryźć. Zmęczona Majeczka. No, jest bardzo zmęczona. A jeszcze będzie musiała rano wstać i nie bierze tego pod uwagę w ogóle. No dobra, Maja. Ostatnia szansa na gryza. I myjemy zęby. A, bo teraz się będziesz bawiła w trzymanie. Ale super.
Tylko sobie nie odbierz palca teraz, no. Poczekaj, to wiesz co, to wysuniemy trochę. Bądź na chwilkę. Musimy bardziej wysunąć. O tak. Teraz jest idealne. Proszę. No. Proszę. No, Mycho. No dobra, no to myjemy zęby. Jemy czy myjemy zęby, Maja? O, zmywareczka skończyła. Idealny timing, będzie można jeszcze wstawić zmywarkę na nockę. Nawet jak jest niepełna, ale jak ja wstaję sobie o tej czwartej, to lubię, żeby było puściutko w kuchni i żeby wszystko było pozmywane i tylko zmywareczka. I powinno iść za pół godziny spać, aby się jakkolwiek wyspać. Powinnam iść za pół godziny spać, aby się jakkolwiek wyspać, a jestem w środku nauki. Nie przejmuj się, idź spać. W ogóle się nie uczę. Rano idź teraz się połóż, w ogóle przestań się już uczyć. Rano wstań pół godziny wcześniej i będziesz mieć tak chłonny umysł, że to wszystko, co teraz będziesz robić przez 2 godziny, to zrobisz rano przez pół godziny i z większym pożytkiem i więcej zostanie. A teraz idź spać już, ale wyłącz też tego live'a. Już nic nie oglądaj, pyk telefonik i do łóżeczka. Dobra, Majka, myjemy ząbki. Dobra, trzymaj to. Właśnie uratowałem komuś sprawdzian, wiesz, Majka? Dzieciaki sobie nie zdają sprawy, jak ważne jest wypoczęcie. Jakby dzieci mieli, to zobaczę, czy to ten sam model spokojnego wieczora. Dobra. Będziemy niedługo mieli zbiórkę, to będzie wiadomo, jaki to jest wózek. Majka, czy tamto spadło? Tak, tamto spadło samo. Tu mam jeszcze ten. To się wykorzysta te wszystkie. Dobra. Tak. Jestem cały połamany po siłowni poprzedniej. Trener się ucieszy. Trener lubi, jak jestem połamany. Bo jak jestem połamany, to znaczy, że dobrze ćwiczyliśmy, że obciążenia były dobrze dobrane. Czemu o czwartej musisz wstać? Bo jak jestem połamany, to znaczy, że dobrze ćwiczyliśmy, że obciążenia były dobrze dobrane. Czemu o czwartej musisz wstać? Ćwiczyliśmy, że obciążenia były dobrze dobrane. Czemu o czwartej musisz wstać? Wiesz co, muszę wstać o czwartej? O czwartej 10, bo o 6.30 Majka ma wyjechać. Znaczy o 6.30 przyjeżdża po Majkę pan kierowca busikiem takim, w którym jest wiele dzieci. I no i Majka musi być na 6.30 po prostu i nie ma, że na 6.38 albo na 7, tylko na 6.30 Majka ma wyjechać najedzona, po lekarstwach, ubrana odpowiednio, spakowana do szkoły, no i to nie zajmuje 15 minut, mówiąc krótko. Więc jak Majka ma być o tej 6.30, to ja muszę o tej 4.10 się zebrać, żeby, wiecie, też to robić jakoś tak, żeby mieć też czas, chwilę dla siebie, do łazienki pójść, tutaj ogarnąć, przygotować to wszystko, żeby też Majkę za szybko nie wybudzić. Potem lekarstewka jeszcze w łóżeczku, teraz jak jest właśnie pek. Przede wszystkim nie ma tego, co było kiedyś na śniadaniach, że ja nie wiedziałam, ile ona mi będzie brała leki. To było najlepsze. Teraz przynajmniej mamy to przewidywane. Dobra, Majka, idziemy tak. Tak. Włosków nie uczesaliśmy dzisiaj, no ale dobra, siup. Od razu będziemy patrzeć, gdzie tam ząbki ewentualnie mogą boleć. Tak. Powiem wam, że od czasu jak chodzę na siłownię, dużo łatwiej jest mi myć zęby, Majce. Bo takie jakieś, na przykład, utrzymywanie się w półprzysiadzie, to na treningach to my takie rzeczy robimy ze sztangą. No dobra, z hantelkiem. To małą, jednoręczną sztangą taką, do jednej ręki. To taką nano sztangą. Tam coś boli, młoda panna. Tam coś boli.
Jestem ciekaw, kiedy kupię robota Tesli, co będzie mańce mył zęby. Żeby był na tyle dobry. Nie ściągnąłem tego gorsetu. Zapomniałem ci gorsetu ściągnąć, jak zawsze. Ale to nic. Damy radę. No. Tak. Daj. No. Tak. W gorsecie też damy radę. Dobra. I jeszcze raz. A jak się nazywa ona? Ona jest kochana, odjeżdża. Dobry wieczór, cześć pani Majeczko, cześć. Dobra. No, wypluj to wszystko i mówimy wszystkim dobranoc i idziemy spać. Żebyś się zdążyła wyspać. I tata też idzie spać. No, jeszcze chwilę. Pięknie Majka wygląda w okularach, prawda? Czy mógłbyś podać nazwę kawy? Tak. Kawa, jedyna kawa, jaką będziemy już mieli w ofercie, już żadnej innej kawy nie będziemy mieć w ofercie, to jest kawa ta, którą mieliśmy ostatnio w ofercie, już jako ostatnią, czyli kawa Crazy Roasters, taka z czaszką, mleczna czekolada. Najłatwiej ją znaleźć, wchodząc w nasze bio, na stronkę paju.pl, w ten link klikasz, już na pierwszej stronie na dole masz informację, jak nam dać 1,5%, a na środku masz taka czaszka, czy się pojawi na czarnym tle, klikasz w to i przenosi cię na stronę kawy. Jeszcze nie ma kawy, ale dzisiaj dopiero wyjechały etykiety do pana Mateusza, ale nie wiem, kiedy pan Mateusz będzie dla nas palić tą kawę. Bo to on musi jeszcze mieć, musi nas wcisnąć w kolejkę palenia tą kawę z tym ceremonialnym, tajną czekoladą. Dobra, słuchajcie, wpadliśmy tylko na chwilę, przywitać się, bo mówię, Majka miała te zajęcia z komunikacji alternatywnej i teraz tak na szybko sobie mówię, a to odpalimy sobie na chwilkę tego live'ika, żeby wejść do naszej Narni, spotkać się z wami. Bo dzisiaj taki dzień był, cały dzień byłem w domu. A jak jest dobra lawa? Kawa chyba. Kawa jest topowa na świecie. Dobra, trzymajcie się. Na razie, do zobaczenia niebawem. Albo nie, albo tak.